Cześć, witam was wszystkich. Chciałbym wam pokazać jeszcze jeden film, a jeszcze jeden model, który zobrazuje, jak wygląda moja praca. To jest dom jednorodzinny. Tutaj nad tym detalem się za bardzo nie skupiałem, bo nie pokazuję dachu i nie muszę go obserwować. To jest dom jednorodzinny, który teraz projektuję, w trakcie którego jestem teraz projektowania. Tu mamy taki bardzo fajny bajer pod tytułem budynek, który jest delikatnie na skarpie. To poprawimy na potem. Mamy tutaj dwa elementy pod tytułem tynk podstawowy. Tutaj mamy beton, który jest jeszcze powycinany, czyli mamy tutaj w momencie bonie. My zakładamy koncepcyjnie to wszystko, więc tu kwestia umowna, czy ja to zrobię w taki, czy w inny sposób. Później do odliczania boni potrzebny będzie ten moduł do delikatnego skorygowania. Tutaj również mamy beton, tu mamy beton, tu mamy drewno, beton. Czyli wygląda to w miarę fajnie. Te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, to są elementy, które jestem w stanie sobie po prostu odliczyć. Każdy model, który tutaj będzie wykonywany, jest tylko wyłącznie, bo mi to denerwuje. Tak, wyświetlanie sobie wyłączę. O, każdy model, który jest przeze mnie robiony, ja staram się, żeby on był jak najbardziej realistyczny, czyli wszelkiego rodzaju odzorowania okien, wszelkiego rodzaju rynny mocowania materiały, one się tutaj pojawiają. A w pierwszych wersjach, tych wersjach startowych, nie do końca wszystko musi się pojawiać tak jak powinno. To znaczy, tu mogą być pewne niedociągnięcia, dlatego że w trakcie opracowania później te detale są dodawane. No okej. Okay. A tu mamy taki dość fajny przykład, Kinkiet LED for Fun Design. No, on wygląda mniej więcej w ten sposób, jak sobie go obrócimy. Tutaj jest fajny LEDowy. Coś takiego. 2 metry długości, mamy jeszcze metrówkę, więc jest to dość fajny element do popracowania. I tak jak mówię, te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, one mają swoje warstwy. To są warstwy przepisane z projektu. Drugą fajną rzeczą, którą my tutaj robimy, to jest ogrodzenie, które też tutaj jest projektowane. I ono jest zrobione w ten sposób, że jest zrobione za pomocą ściany kurtynowej, czyli takiego bardzo fajnego elementu. To jest to samo narzędzie, którym się projektuje na przykład duże elewacje szklane w dużych wieżowcach. O, coś takiego. A osoby, które znają ten program, wiedzą, że można sobie zaprojektować tę ściankę loftową. Ja projektuję tym na przykład właśnie ogrodzenia. Tutaj mamy ogrodzenia z Cosbet, longi metrowe. I ja dzięki temu, że mam je zrobione w taki sposób, jestem w stanie zliczyć sobie, ile metrów sześciennych betonu pójdzie tutaj na ten fundament, który tu jest. Czy on wystarczy, czy ja go muszę pogłębić, to sobie w tym momencie zmienię grubość. Ile będę miał dokładnie tych pustaków, ile będę miał czap. Prawda? Tych pojedynczych. Tutaj te czapy nie są zamontowane, dlatego że to trochę będziemy później inaczej rozwiązywać. Ponieważ tutaj przychodzą takie palisady. O, coś takiego, nie? I te wszystkie palisady, które tutaj są, one później też będą rozrysowane, one będą zliczone. Te przęsła będą wyglądały w ten sposób, że one będą w odpowiedni sposób tutaj kotwione i mocowane. Dalej mamy daszek, który też jest wykonany w ten sposób, że tutaj będziemy mieli ten kotwet. I tu mamy nadłożony, nie chciałbym mówić nadlany, dlatego że zobaczymy, czy ta konstrukcja, która tutaj będzie, to rzeczywiście będzie beton, czyli będziemy w tym momencie mieli beton, ale to nie będzie tak, że będzie tylko beton, że będzie monolityczny, no to tak nie będzie wyglądało. Tutaj będziemy mieli konkretne warstwy. No, te warstwy będą ułożone, dlatego że tu będziemy mieli również spadek. I taka rzecz tutaj się jeszcze wydarzy w tym projekcie. Jak wygląda ten projekt, to my tu jeszcze mamy jeszcze bramę. Mamy bramę, mamy furtkę, to wszystko później będzie zwymiarowane i podane inwestorowi. Projekt wygląda w ten sposób. I teraz w tym momencie, jak my sobie tutaj popatrzymy, mamy postacie, mamy to wszystko. Fajnie wygląda? Fajnie wygląda. Mamy drewno.
I ta tekstura, która tutaj jest, ona jest zrobiona tak, żebyśmy mieli takie, powiedzmy, drobniejsze lamelki ostrób, duże drewna. Nie wiem, czy Kuba, czy to będzie robił Kuba, czy to będzie robił ktoś inny. Tutaj mamy jeszcze beton, który jest też odciskany, da? I ja starałem się zrobić go w taki sposób, czy znaleźć taką teksturę, żeby to nie był jednolity beton z takimi kropeczkami. Nie? Tutaj też osoba, która będzie to robiła, będzie musiała wykazać się troszkę większym kunsztem. A tutaj jest oczywiście moja Bella, która towarzyszy mi przy bardzo wielu projektach. To jest taki bardzo fajny samochodzik, który kiedyś sobie znalazłem. Rower wcinający się w piaseczek, nie ma problemu, poprawimy. Pani, która stoi tutaj, przerzucimy, obrócimy. Tutaj też się z tym nic nie dzieje. Zauważcie, że ten model tutaj, on nie jest tak jak kiedyś był, jak mogliście zobaczyć na moich filmach. Tutaj było tak mega dokładnie, dlatego że to robi swój klimat, prawda? A bardzo rzadko spotyka się takie inwestycje, gdzie to rzeczywiście będzie tak wyglądało. Jak wyglądają później wizualizacje? W taki sposób. One się oczywiście muszą tutaj przeliczyć. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to tutaj pracujemy na podglądzie high plus 256 próbek, więc nie jest to ten najgorszy element. Wygląda fajnie, prawda? Ten chłopak tutaj trochę mu ta noga odskakuje do góry, ale to nie jest taki element, który miałby sprawić. A jeszcze teraz zauważyłem to kółeczko, które tutaj jest, które się podnosi. To są takie elementy, które przychodzą w momencie, jeżeli tu korygujemy na przykład te wysokości, nie? Czy korygujemy wysokości, czy inne elementy. Czy to z tym samochodem jest problematyczne? Nie jest. Nie jest, dlatego że po pierwsze to nie ma tak naprawdę znaczenia. A po drugie, jeżeli byśmy chcieli, żeby miało znaczenie, to jest kwestia tak naprawdę wypoziomowania sobie tego samochodu 0.1 i pójdziemy w dół, czyli minus 0.3. No i dokładnie to samo tutaj. Minus 0.5 jeszcze. Minus 1. O. I w tym momencie tu mamy dość dobrze leżący sobie samochodzik na całości. Jest się czym podniecać? Nie, to jest tak naprawdę kawałek pracy, którą trzeba wykonać. To jest kawałek pracy, którą trzeba zaprojektować, trzeba to oświetlić, dobrać materiały. I to dobrać materiały takie, które ktoś później będzie w stanie wykonać. Myślę, że tutaj wszystkie elementy, które się zdarzą, będą całkowicie do wykonania. Tutaj podbitka już jest gotowa. Te elementy będą jeszcze wylewane. Z tego co pamiętam, te słupy już są. Więc tutaj tu jest parę takich dziwnych rzeczy. W ogóle ten element jest fajny w tym miejscu, dlatego że ta rynna schodzi tutaj i tak ona tak schodzi według projektu. Nie wnikam. Nie wnikam. Ja bym ją przesunął tutaj na zewnątrz, pobawił się nią w tym miejscu. Jednak ta odległość jest tutaj tak duża, że trzeba by było zejść tu i jeszcze raz tu, prawda? A myślę, że to wyjdzie później w rozmowie z inwestorem. A co my tutaj jeszcze mamy tak naprawdę? Tak naprawdę standard pracy, który się u mnie pojawia. Czyli mamy założone materiały, mamy założone powierzchnie i te powierzchnie później będą wszystkie zliczane na rysunkach. Dobra. Dzięki, że chciałbym się oglądać i życzę Wam wszystkim miłego dnia.